Grypa jest chorobą wysoce zakaźną, która może doprowadzić do poważnych powikłań, a nawet do zgonu. Jest szczepienie przeciwko grypie ważne w różnych grupach wiekowych. U dzieci, ponieważ jest często ciężki przebieg choroby, powikłania w postaci zapalenia płuc, mogą być również powikłania neurologiczne. U seniorów, którzy mają inne choroby przewlekłe, układu oddechowego lub układu sercowo-naczyniowego, może doprowadzić również do powikłań i do zgonu, ale musimy pamiętać, że osoby młode, do tej pory zdrowe, 20-30-parolatkowie, po przechorowaniu grypy mogą mieć też poważne konsekwencje w postaci zapalenia mięśnia sercowego, ciężkiej niewydolności serca i w konsekwencji dochodzi do takiej sytuacji, w której jedynym ratunkiem jest przeszczep serca, czyli bardzo poważna procedura medyczna. Dane statystyczne dotyczące zachorowań, hospitalizacji i zgonów z powodu grypy są zdecydowanie niedoszacowane w Polsce. Wiemy, że zachorowań jest około 4 miliony rocznie, jest kilkanaście tysięcy hospitalizacji, ale już dane dotyczące zgonów z powodu grypy są niezwykle zmienne i na ogół te cyfry nie są bardzo wysokie. Natomiast szacujemy, że tylko wśród osób plus 65, których jest około 6,5 miliona w Polsce, prawdopodobnie na grypę umiera rocznie około 6200 osób, czyli bardzo, bardzo dużo. Skuteczność szczepionki u osób dorosłych jest 70% a 90%. Jeśli nawet by się zdarzyło, że w populacji wytworzył się jakiś mutant, który nie jest w składzie szczepionki, to my szczepiąc się przez wiele sezonów mamy krzyżową odporność, co nam gwarantuje, że nie będziemy mieli powikłań pogrypowych, jak i nie dojdzie do zgonu.